Znajdujemy się w Wrocławiu. Jest to miejsce, w którym urodziła się i wychowała Maria Dąbrowska, jedna z najbardziej znaczących polskich powieściopisarek XX wieku. Od roku 1971 znajduje się tutaj muzeum poświęcone jej pamięci, które jest oddziałem Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Ta historia rozpoczyna się około 131 lat temu, kiedy 1 stycznia w roku 1889 przyjechał tutaj Józef Szumski, zubożały szlachcic, który objął tutaj funkcję administratora rozległego majątku. W tym samym roku, 6 października, na świat przyszła ich najstarsza córka, Maria, a więc w zeszłym roku obchodziliśmy tutaj hucznie 130. rocznicę jej urodzin. W przebudowanym dworku znajdują się rekonstrukcje pomieszczeń z przełomu XIX i XX wieku. Między innymi mam te rekonstrukcje salonu, sypialni, pomieszczeń kuchennych, a także kancelarii administratora oraz na piętrze pokój panieński Marii Dąbrowskiej, w którym mieszkała razem z siostrami, a także biblioteka, w której staramy się przybliżyć twórczość Marii Dąbrowskiej. Od końca lat 80. zgodnie z duchem twórczości Dąbrowskiej funkcjonuje tutaj również ekspozycja etnograficzna, na którą składa się 6 zabytkowych obiektów architektury ludowej. Z tym miejscem związane są 3 niezwykle ważne książki, które Dąbrowska napisała w początkowym okresie swojej twórczości, a więc przede wszystkim Uśmiech dzieciństwa, zbiór opowiadań Ludzie stamtąd, którymi bohaterami są mieszkańcy Wrocławia, no i oczywiście Noce i dnie, najbardziej znane dzieło Dąbrowskie, w którym również opisuje w formie literackiej historię swojej rodziny. Oprócz Marii Dąbrowskiej i historii związanej z tym dworem, o jego walorach świadczy otaczający go piękny park, który szczególnych uroków nabiera w okresie wiosny, a zawsze w pierwszą niedzielę lipca, a w pierwszą niedzielę sierpnia organizujemy tutaj imprezę plenerową pod nazwą Niedziela u Niechciców, która zawsze gromadzi wielu zwiedzających.